Dzień dobry Polsko, witajcie kolejny raz. Mamy już prawie południe w niedzielę. Jesteśmy w Szalowej u Darka, który ma dopiero co urodziny, nie? 11 sierpnia miałeś urodziny. Tak. 46. Tak. Darek ma 46 lat, jest mieszkańcem Szalowej w powiecie gorlickim. Ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Darku, domyślasz się, co jest celem naszego spotkania? Tak, domyślam się. Co to jest, twoim zdaniem? To znaczy, nie wiedziałem, ile mają lat i pisałem. Nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Okej, dobra. Nie sprawdzałem profilu, po prostu napisałem. Dobra, spokojnie. Dareczku, czy to jest twój? Tak, mój. Kto zaczął rozmowę? To, co jest na szaro, to jesteś ty, to, co jest na niebiesko, odpowiada tobie dziecko. Kto zaczął tą rozmowę? No ja, cześć chyba. Cześć. Piszemy? Piszemy. Ile masz lat? Dziecko ci zapytało, ile masz lat. Ty napisałeś, że ile masz? Dziecko napisało? Nie, ty tutaj napisałeś. Ile masz lat? 19. No nie wyglądasz. A co ci odpisało dziecko? Mój lewy palec. 12. Nie wiedziałeś? Patrz, napisała ci zaraz pierwszych 4 wypowiedzi. Ja wiem, ja to rozumiem, tylko że ja to pisałem po pijoku. Nie, to ci nie tłumaczę. Ja wiem. No dobrze, a z iloma takimi dziećmi pisałeś? No parę było, ale to raczej już pisałem tak, tylko to, co słychać i tyle. Mhm. Patrz, kolejna rozmowa. Kto ją zaczyna? To jest już inne dziecko. Ja. Ty. Ile ci to dziecko powiedziało, że ile ma lat? 12. To już jest drugie dziecko, które cię poinformowało. A to jest rozmowa przeprowadzona w innym czasie. Trzecie dziecko. Kto zaczyna rozmowę? Ja. Ile to trzecie dziecko pisze, że ma lat? 12. Kolejne dziecko pisze, że ile ma lat? 13. Jest nieco starszy. Następne dziecko pisze, ile ma lat? 11. To jak widzisz na komunikatorze, że jakieś dziecko ci pisze, że ma 11, 12 parę razy lat się trafiło, 13. Dlaczego nie wyłączysz takiego komunikatora, tylko dalej trwasz w tej rozmowie? Po co? To znaczy, nie wiem, bez sensu to było. Tu się z tobą zgodzę. Bez sensu i po prostu pod wpływem alkoholu. Przeważnie to pisałem. No ale wiesz, wiem, to mnie nie tłumaczy. No to cię nie tłumaczy. Jesteś dorosłą chłopem. Wiem. Byłeś w związku, masz dzieci? Tak, dwójka. Masz dzieci. I jak byś się poczuł, jakby ktoś zaczepiał twoje dzieci? No, do dupy. No to pewnie tak do dupy się czują rodzice tychże dzieci, albo same te dzieci. No ale okej, dobra. Zaczepiłeś dziewczynkę, jedną ma 11 lat, kilka po 12, jedną 13 lat. Zaczepiłeś i co dalej? No nic, pisaliśmy. Ale o czym? Nie wiem, nie pamiętam tak ogólnie. Nie pamiętasz. To a, ja później, a później zdjęcia. Mhm. Prosiłem o zdjęcia. A jakie zdjęcia prosiłeś? No zdjęcie swoje. A ty wysyłałeś swoje zdjęcie? Tak, i poprosiłem jego zdjęcia. A jakie swoje zdjęcie wysłałeś? No chyba nago. Chyba na pewno. No. Darku, mówisz, że nie pamiętasz rozmowy. A mówisz, że wysłałeś swoje nagie zdjęcia i to się zgadza. To znaczy, o czym pisałem, to nie wiem, no bo różnie pisałem z różnymi osobami, także nie pamiętam, nie mogę się teraz określić, co dokładnie pisałem. Dlatego pozwól, będę miał tyle dobrego serca dla ciebie, że tobie przypomnę. Wysyłasz do jednej z tych dziewczynek, które tutaj pokazałem, ogromną ilość zdjęć swojego przyrodzenia. Dziecko się pyta w ogóle, co to jest i po co ty to wysyłasz. No tak. A ty odpisałeś co? Zobacz, tutaj jest twoja odpowiedź. Co napisałeś? Żebyś się podnieciła. 12-latka ma się podniecać. Wiem, że to jest do dupy. To jest bardzo do dupy. Wiem. Jak wiele innych rzeczy, ale... Na przykład tak. Chcę cię nago. Zrób zdjęcie. Dziewczynki sobie takie robią. I na dowód wysyłasz zdjęcia, co prawda dorosłych na szczęście kobiet, ale w takich bardzo intymnych pozycjach rozkraczonych, pokazujących swoje narządy intymne. Dlaczego chciałeś od dziewczynki 12, 13, 11-letniej takie zdjęcie? Nie wiem, nie potrafię tego tłumaczyć. Tak jak mówię, na cześć bym tego nie zrobił, a po pijanemu po prostu jakoś samo wyszło. Ile dzisiaj wypiłeś? Nic. A pisałeś dzisiaj z dziećmi? Dzisiaj? Tak. Pisałem, ale normalnie. Ale trzeźwy jesteś. Tak, ale normalnie pisałem. Ale mimo to wiesz, że piszesz do dzieci. No bo jesteś trzeźwy, czy jesteś świadomy, a pisałeś dzisiaj, z iloma dziećmi dzisiaj pisałeś? Dwójka, bo trójka. Mimo to, że jesteś trzeźwy i wiesz, że robisz... Ale to jak normalnie piszę, to też to przeszkadza? No pomyślmy. A gdyby na przykład jakiś nastolatek wypisywał do swojej mamy w podeszłym wieku, to byłoby w porządku?
i składałby jakieś jej intymne propozycje. No, ale mimo to, że jest dorosłą kobietą. Znaczy, pisałem dzisiaj, ale to tak, o pogodzie, że gorąco, że to, że tamto. No, a tej samej dziewczynce, której ci pisałeś o pogodzie, wczoraj wysłałeś kilkanaście filmów i zdjęć pornograficznych. Dokładnie tej samej. Wczoraj? Mhm. Wczoraj, przedwczoraj, no. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin bynajmniej. Wczoraj nic chyba nie wysyłałem. Ale widzisz, tak jak jest to, co ja w tej chwili do ciebie mówię. Jesteś trzeźwy, wiesz, że to są dzieci i z pełną świadomością korespondujesz z tymi dziećmi. Normalnie dorosły facet, każdy, który ma, nie wiem, więcej niż 20 lat, na hasło mam 13 lat, to by się niósł z tego internetu jak poparzony. No, ma pan rację. Też tak myślę, że mam rację, tylko to, że ja mam rację, to jest za mało, bo nie wiem, czy wiesz, ja mam taką ksywę dla ciebie. Dariusz Hurtownik. A wiesz czemu Hurtownik? Nie wiesz? Nie. Dlatego, że ty wysyłałeś potężne ilości zdjęć erotycznych, pornograficznych, filmów, popatrz. No wiem. Ja tu mam stop klatki. Ja rozumiem, że ciebie mogą te filmy inspirować, egzaltować, patrz. Tylko, to jest tylko jedna wiadomość, w której w jednym momencie wysłałeś 10 nagich zdjęć. Załączyłeś. Tu mamy kolejne 7. Aha. I to są dwie wiadomości jedna po drugiej, czyli w ciągu dwóch kliknięć Enter wysłałeś 17 zdjęć nagich, rozkraczonych kobiet. Zakładam, że twojego przyrodzenia, no nie będę tutaj pościeli sprawdzał, ale zakładam, że twojego. Na wielu zdjęciach powtarza się to sama podłoga taka drewniana. To u ciebie w domu jest, tak? Co? Tak. Tak? Czyli to jest twoje przyrodzenie. I tak byłoby w każdym wypadku, kiedy popatrzę w historię tego, co mam. Mówisz, że nie wiesz. Ja myślę, że ty wiesz. Spróbuj mimo wszystko się wytłumaczyć. I nie mów o alkoholu, bo dziś jesteś trzeźwy, a dalej to robisz. To znaczy tak. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ale spróbuj. Mniej więcej. Spróbuj w miarę racjonalnie. Dzisiaj na trzeźwo możesz mówić, na trzeźwo możesz myśleć, zakładając, że faktycznie robiłeś to po alkoholu. Spróbuj mi to, bo moją rolą jest się dowiedzieć, dlaczego tak jest, a za chwileczkę tobie wytłumaczyć, dlaczego masz tak nie robić więcej. Ale najpierw chciałbym, żeby móc ci to zrobić skutecznie. To znaczy, ja wiem, dlaczego już mam nie robić tego. Dlaczego? Bo to są małolaty. Młode dziewczynki. Zgadza się. Tak. Czyli uważasz, że to jest coś złego? Złego. A jak myślisz, to jest przestępstwo, czy nie jest? Jest. A jakie to jest przestępstwo? Pedofilia. W internecie. Dokładnie. Czyli jesteś w pełni świadomy tak. tego, co robiłeś. Tak. No i powiedz mi teraz... Teraz jestem świadomy, jak jestem trzeźwy, bo jak jestem pijany, no to... To trzeba byłoby spowodować, byś był częściej trzeźwy. Jak po prostu jakoś tak mi to... Jak to zrobić, żeby było, że jesteś częściej trzeźwy? A czemu kłamałeś przez ostatnie tygodnie cały czas, że jesteś w Niemczech? Że pracujesz w Niemczech, że nie macie tutaj w Polsce w Szalowej? To znaczy ja pracowałem w Niemczech. No ale przez ostatnie dni pisałeś, że jesteś cały czas w Niemczech. A no nie wiem, jakoś tak. Bo to jakoś ja mówię panu, że to po pijoku się tak działo. No dobra. No i powiedz mi, co ja miałbym teraz z tobą zrobić? Bo na szczęście jesteśmy tobie, jako Fundacja CPU, Łowcy Pedofili. Mhm. Ale wyobraź sobie, że przyjechał tutaj 6 ojców od tych 6 dziewczynek. By mnie skatowali. No mieliby kłopoty przez to, ale na pewno by cię po tej łysej głowie nie pogłaskali, ci powiem stary. No. A jak myślisz, co my powinniśmy teraz z tobą zrobić? Poza wytłumaczeniem sobie za chwileczkę pewnych rzeczy, ale ponad to, albo inaczej, jaką reprymendę ty byś sam sobie udzielił? No, żeby więcej już tego nie robić. I kasować wszystkie te kontakty i zablokować i tyle. I żeby nie pić. Żeby nie pić, może było trzeba cię, nie wiem, odizolować, gdzieś osadzić, w jakimś areszcie, w zakładzie karnym. Co ty na to? No nie. No nie. Więc Darku, ja tobie powiem tak. Darku, tutaj jestem. No. To, co robisz, wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego. Darek, łączność ze mną proszę, wizualna. Wyczerpuje znamiona artykułu 200 kodeksu karnego, czyli przestępstwa pedofilii. Wysyłanie do osób małoletnich, czyli poniżej 15 roku życia, swoich nagich zdjęć, wysyłanie pornografii, wysyłanie filmów pornograficznych, zachęcanie tych dzieci do tego, żeby same sobie robiły w takich intymnych pozach zdjęcia, to jest przestępstwo z artykułu 200. Wobec ciebie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ale ono jest tak twardo udowodnione, ale taka jest reguła, że zachodzi uzasadnione podejrzenie.
W związku z powyższym, w tym momencie zostajesz zatrzymany. Czynności tej dokonają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i zostajesz w tej chwili oddany do dyspozycji policjantów. Aha. Mogę się ubrać? W razie proszę się odwrócić. Jakie przedmioty niebezpieczne pan posiada? Pan do dowód osobisty? Ale mogę się ubrać? Pan mi tu ścianę. Druga ręka. Więc pan zatrzymany. Idziemy do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.